No i kolejny punkt na naszej mapie Ose Hero Tour doprowadził nas do zespołu szkół zawodowych imienia Marii skłodowskiej curie w Płocku. Chodźmy do pana dyrektora, który pomoże nam znaleźć naszego Ose Hero. Dzień dobry, panie dyrektorze. Łasiński Dawid. Przyjechałem w ramach takiego programu Ose Hero. Ponoć tutaj macie nauczycielkę, która bardzo dba o bezpieczeństwo cyfrowe dzieci. Pani Aleksandra. A, pani Aleksandra, to jest na szkole, może przejdziemy. Chodźmy. To może przy okazji, Panie Dyrektorze, coś nam Pan opowie o tej szkole? E, tak, z wielką chęcią. Zespół szkół tutaj zawodowych, nasz popularny Płocki Elektryk, to jedna z najlepszych szkół technicznych w Płocku. Możemy się poszczycić wysoką zdarwalność egzaminów e, teoretycznych, praktycznych, a w następnej kolejności współpracą z pracodawcami tutaj na naszym Płockim Rynku. I to jest to, co oferujemy naszym yy, przyszłym uczniom, a jednocześnie absolwentom. I z tego jesteśmy bardzo dumni, bo ta współpraca koreluje we wszystkie strony. Tak. Gratuluję. Dziękuję. Pani Olu, przyprowadziłem gościa. Dzień dobry. To... Cześć, Ola. Cześć, Dawid. To ty jesteś tą <grym> Tak, dziękuję. No, super. Olu, dziękuję bardzo. Dzięki, Olu. Dbasz o bezpieczeństwo cyfrowe swoich uczniów. Tak myślę. Chciałbym, żebyś mi trochę o tym opowiedziała. Dobrze. To chodź, pogadamy. Osehiro, czyli. Bezpieczeństwo w sieci. A dlaczego zgłosiłaś się do projektu? Dostałam maila od dyrektora szkoły. Kiedyś tam coś podsłyszałam. I czytałam w internecie i mówię, czemu nie? Ja? A dlaczego warto do niego dołączyć? No bo ty dołączyłaś, powiedziałaś, że ktoś ci podpowiedział o tym, ale wśród naszych widzów mogą być osoby, które wahają się, nie wiedzą, zastanawiają się. Gdybyś mogła powiedzieć, co ty zyskałaś dzięki temu, że dołączyłaś do projektu Osehiro? Przez to, że tyle lat robię w różnych projektach, postanowiłam zaryzykować i mówię, zobaczymy, z czym to się je. Warto dużo rzeczy, warto próbować. Każdego projektu dotknąć, żeby później można ewentualnie zweryfikować. Nie, to mi nie pasuje, to mi nie leży. Tu zobaczyłam, że dużo mamy klas informatycznych, mamy też klasy programistów. W związku z tym postanowiłam coś tutaj, jeżeli bezpieczeństwo w sieci, a tyle rzeczy się dzieje w sieci, to dlaczego nie spróbować i nie poczuć się bezpiecznie, tym bardziej, że sama uległam nieraz, właśnie jakimś takim różnym, dziwnym rzeczom. A to coś atakowało mnie, jakieś tam spamy, a to jakieś filmiki. No i chciałam dowiedzieć się więcej, dowiedzieć się więcej. I jeżeli to jest możliwe, zarazić innych tym projektem, jeżeli to się uda. Jeżeli się sprawdzi, uda, y, zobaczę. No tak, ale czy ty uczysz informatyki? Czy tym takim ty tematem się interesujesz? Nie. O. Y, uczę na warsztatach szkolnych. Uczę obróbki ręcznej, czyli pilniki, wiertła, gwintowniki. Ee, uczę przede wszystkim mechaników, mechaników pojazdów samochodowych, techników pojazdów samochodowych i mówię, tutaj klasy informatyczne są zorientowane w internecie, co się dzieje. Może większą ma, mają świadomość. A tutaj możemy od tej strony mechanicznej nie bardzo. I dlaczego ja, jaka taka właśnie, która nie, nie, nie ma do czynienia codziennie z informatyką, dlaczego bym nie spróbował i nie, nie wprowadzić uczniów? Od nich się coś dowiedzieć i niech oni się też ode mnie coś dowiedzą. Zresztą cały czas syn mi też powtarza, że no byś mamo tam nie klikała, tylko poczytaj, nie klikaj, bo właśnie wiele rzeczy się tak bierze z tego, że ja nie przeczytam, kliknę, a później pomóż mi, zrób coś. A teraz wolisz sama wiedzieć, czy ta, warto, czy nie. Ta. I Osehiro ci pomogło w tym, tym decydowaniu świadomym. Tak, taka troszkę mądrzejsza. Tak jak ja mówię do syna, czy na uczy, a skąd pani to wie, o, to ona nie jest taka stara. No, że można porozmawiać na ten temat. Okej. Okay. A co dla ciebie jest najważniejsze w tym projekcie Osehiro? Bo no, dzieją się tutaj w ramach tego projektu różne rzeczy, ale gdybyś miała wybrać coś, co tobie daje największą wartość? To, że ym, zwiększa się ta świadomość że wiemy, jak nazwać rzeczy po imieniu, wiemy, y, wiem, y, z czym to się je i wiem, jak, w jaki sposób postępować. Nie panikować, przede wszystkim nie panikować, bo pierwsze co, to wyłączę y, komputer z sieci na przykład, tak, odłączę i to się już nie będzie działo, ale nie, bo ja włączę i to się dzieje. I właśnie nie panikować, gdzie można zgłosić. Coraz więcej przypadków jest wśród młodzieży, są hej hejterzy, są właśnie trollowani w jakiś tam sposób. I widać, że takie dziecko ma jakiś problem, może rodzicom się nie zwierzy, nauczycielom czasami yy, więcej powie. I właśnie, żeby temu przeciwdziałać, żeby czuć się bezpiecznie i wiedzieć, gdzie za, w jaki sposób zareagować, gdzie zadzwonić, do kogo się zgłosić, to właśnie dało mi Osehiro usystematyzowało mi pewne rzeczy, nazwało po imieniu i ja teraz się posługuję. No nie jestem jakimś alfą i omegą w tej dziedzinie, ale cały czas się uczę i chcę się uczyć i jest to fajne. Nazwane rzeczy lepiej się ogarnie. Tak, tak, ogarnięta jestem ja, no i mam nadzieję, że dzieciaki razem ze mną. to w ramach projektu Osy w szkole realizuje się różne projekty, które też mają edukować ich na temat bezpieczeństwa. Jakie ty projekty zrealizowałaś albo być może nie jesteś tutaj sama w szkole? Przede wszystkim na stronie szkoły, na stronie internetowej, uświadomić oczywiście dyrekcję, żeby była wiedziała, co my tu będziemy robić, jaką rewolucję, kolejną rewolucję, na którą pan dyrektor i pani dyrektor wyrażają zgodę, są super super ludźmi. Wciągnąć nauczycieli, bo to nie jestem tylko ja w projekcie. Oprócz mnie jeszcze jest trzech panów i jedna pani. I w Czyli sumie piątka osób. Piąt, tak, piątka osób. Wspaniałych zresztą ludzi, i oni też się dali pozarażać. Tych trzech panów są informatykami typowo. Pani jest od doradztwa i od przedsiębiorczości, i od geografii. Pani geografię uczy, no a ja od tu przedmiotów zawodowych. I, I tak spróbowaliśmy i mówimy, że warto. Zrobiliśmy najpierw na stronie internetowo, co będziemy robić, jak to będzie działać, żeby może ktoś, kto przeczyta, będzie chciał też w tym uczestniczyć. Oczywiście wśród uczniów, w których mamy w klasach, jak mamy zajęcia, to też powiedzieliśmy, że taki projekt będzie. Poinformowaliśmy rodziców. Wywiesiliśmy właśnie te alarmowe kontakty właśnie gdzie mogą się skontaktować i to taki było początek. Stworzyliśmy też gablotkę szkolną, ale oprócz tego zapoznaliśmy się z materiałami, które były wrzucone na bieżąco na stronie właśnie Osehiro. Uczestniczyliśmy w szkoleniach przy kawie i tam wiele rzeczy tak się rozjaśniało i, i stwierdziliśmy, że to warto jest w pigułce zrobić. To zrobiliśmy prezentację i te prezentacje też dla uczniów, dla rodziców i przede wszystkim też dla nauczycieli na godziny wychowawcze. I dzieciaki były bardzo zadowolone. I nawet ci, co czasami, no, bo na godzinie wychowawczej co się robi? Czasami się porusza temat, się rozmawia, ale czasami e, ciężko ich czymś zainteresować. A tutaj jak ja prezentację rzuciłam, dałam konkretne i pytania... Ojeju, ja też to miałem, i ja też to miałam i każdy tam swoją historię opowiedział, że naprawdę fajne, fajnie to wychodziło. Przeprowadziliśmy też ankietę właśnie, żeby stwierdzić, czy uczniowie mają delikatny problem na przykład właśnie yy, z telefonami, czy tam właśnie, yy, czy nie nadużywają. Czy za często nie siedzą w mediach społecznościowych, też przeprowadziliśmy i też im się wiele rzeczy tam otwierało, pomyśle i przemyśleli, i fajną to dyskusję na, na, na wielu godzinach, żeśmy przeprowadzali, i to fajnie tak wyszło. No właśnie, robicie różne rzeczy, żeby dbać o bezpieczeństwo uczniów. A czym dla Ciebie jest bezpieczeństwo i bezpieczny internet w szkole? To jest to, że ja kliknę ok albo udostępnię i nikt nie będzie miał pretensji, nic mi się nie popsuje. Nic mi się nie zblokuje, nic mnie nie zaatakuje, nie będę musiała się z tego tłumaczyć, tylko będzie fajnie, ale fajną rzecz nam rzuciłaś, pokazałaś, albo że mogłam z czegoś skorzystać, z jakiejś aplikacji, to jest dla mnie bezpieczeństwo, że nie muszę się później tłumaczyć i, i mieć wyrzutów sumienia. Mm -hmm. A jak OSE, czyli ogólnopolska sieć edukacyjna, pomaga ci w Twojej pracy? Jak korzystasz z materiałów, które na przykład daje ci ose Hero? Przede wszystkim zabezpieczenia. Tu działamy na Teamsach, działamy w dzienniku elektronicznym, maile odbieram, czy to z poczty prywatnej, czy to pocztę mamy właśnie szkolną, i umiem zmienić to hasło, umiem je zabezpieczyć odpowiednio i przekazuję to dzieciom, że wiedzą, w jaki sposób się zabezpieczyć, na co zwrócić uwagę, co może być fake newsem, a też nieraz się złapałam. Rodzinie powiedziałam, wyśmiała, wyśmiana zostałam, ale wiem w jaki sposób, no może nie do końca, bo czasami się na pewno jeszcze zdarzy, bo coraz sprytniej będą robić rzeczy w sieci, tak, żeby człowiek się nie mógł zorientować, że to, że to nie to, co, co ja myślę, ale moja ta świadomość przede wszystkim, wzrosła świadomość, wiem jak to nazwać, i wiem, że na każdym błędzie da się nauczyć, ale też, że można zawrócić. Zawrócić, odwrócić pewne rzeczy i mówię, no nie klikając te OK za każdym razem, tylko przeczytać, wiedzieć yy, i czuć się bezpiecznie. Jesteśmy w szkole ponadpodstawowej. Przed chwilą odbyły się warsztaty z młodzieżą, to są wysocy, prawie dorośli mężczyźni. Powiedz mi, czy ich można jeszcze czegoś nauczyć o internecie? Można, myślę, że można. Oni wiele rzeczy wiedzą, bo oni dłużej siedzą, więcej siedzą. Cały czas w tych telefonach większą mają świadomość, wiedzą o tych mediach społecznościowych, wiedzą o te aplikacje, wiedzą o tych ludziach, którzy są w internecie, ale czasami jak się zapytam o taką rzecz techniczną, to nie potrafią tego zrobić. Ja mam taki przykład mojego syna, który na YouTube zobaczył, jak się robi suchy lód. No i patrzę, idzie z suszarką i z lodem z lodówki. A ja mówię, a co ty dziecko będziesz robić? Będę robił suchy lód. Jakież nasze rozbawienie było, małżonka moje, no do tej pory się śmiejemy. On już teraz ma 22 lata, wtedy chyba miał z 13. To jest właśnie to. Oni wiele rzeczy oglądają i biorą to za wiarę, że tak jest. I ten mój syn przez ten suchy lód wiele rzeczy właśnie miał taką zajawkę, że yy, robił te rzeczy, powtarzał. Ta powtarzalność, mówię, kamerą można wszystko zrobić, wszystko nagrać. Wyszło mi czy w gotowaniu. Zrobisz taką sztuczkę i ci wyjdzie. A później my żeśmy z synem robili, wcale to nie wychodzi. Czyli to jest takie naciągane na potrzeby pewne. I to jest właśnie to. To, to jest te bezpieczeństwo, to jest te właśnie osehiro. Mm -hmm. A powiedz mi, bo już wiemy, że nie jesteś nauczycielką informatyki, e, czy do tego, żeby uczyć uczniów na temat bezpieczeństwa w internecie potrzebna jest jakaś według ciebie specjalistyczna, tak zwana gikowa wiedza? Nie. Ja takiej nie posiadam. Jestem takim samołukiem, no tak jak każdy. Posługuje się komputerem, posługuje się telefonem i mówię, wiele rzeczy mi nie wychodzi, ale na każdym mówię błędzie, na każdym jakieś takie potyczce jest, nabieram doświadczenia. I później jest fajnie komuś opowiedzieć bo, i ostrzec, że tobie się to nie przetrafi, bo ja ci powiem, co mi się wydarzyło. I to jest dla mnie takie fajne. A czy my, nauczyciele, możemy czegoś nauczyć się od naszych uczniów? Na pewno. Wiele rzeczy. A jak o tym rozmawiać? Jak ich pytać o to? Po prostu przez swobodną rozmowę. To jest taka szczerość, taka komunikatywność. taka... Yy, to też nie, nie kumplować się, bo nie chodzi o, o złożenie, żeby się kumplować, tylko chodzi o to, żeby znaleźć ten wspólny język. I jeżeli uczeń usłyszy: Słuchaj, mam taki problem, chciałbym, żebyś mi pomógł, chciałabym, żebyś mi pomogła, to naprawdę dzieciaki zupełnie inaczej reagują i stają się takim partnerem. I o to chodzi w tym wszystkim. Powiedziała że. Uczeń może stać się partnerem w edukowaniu nauczycieli, a jak rozmawiać z uczniem, żeby nas, jakim człowiekiem trzeba być, żeby nas, nauczycieli, chciał posłuchać, że nam zależy na jego bezpieczeństwie? Nakazywać, zakazywać? Nie, myślę, że się uświadamiać i profilaktycznie rozmawiać i uświadamiać, że jest internet, możesz z niego korzystać, jest fajny, pomoże ci w tym, pomoże ci w wielu rzeczach. Ale też miej świadomość, że możecie spotkać to, tamto. I fajnie mówię, że jeżeli ja, ja coś na sobie yy, stwierdziłam i coś yy, z doświadczenia wiem, że na przykład mi się coś tam nie udało, i jestem w stanie to po, yy, podzielić się z uczniem, to też inaczej jest inaczej odbiera. Albo uczeń się zwierzy. Wie pani, co zdarzyła mi się taka sytuacja, że na przykład nie mojej babci właśnie pieniądze ukradli przez internet, że ktoś tam zadzwonił. Eee, to mówię wymienianie się takich wspólnych doświadczeń to nas cala, to Czyli nas. Czyli nie, czy nie słucha tylko przykłady. Tak, przykłady. I to mi się wydaje, że najwie, najbardziej się sprawdza. Bo ktoś od kogoś obchodząc z drugiej strony też te ktoś od kogoś, bo ktoś tak powiedział, ale e, można to zweryfikować. Właśnie przez to, że wiem, z czym to się je, i można to zweryfikować, można zobaczyć. A czy w ten proces edukacji warto jakoś włączyć też rodziców, uczniów? Bo wiele rodziców nie wie, co się dzieje. Ja też nie wiedziałam. Mówiłam, tam blokada dla dzieciaka, co on tam może w tej sieci. Ale jak ja zauważyłam, jakie zdjęcia dzieciaczki wrzucają, e, czym się interesują, albo właśnie co czytają, e, no to mnie przerażenie wzięło. Przerażenie. Niektóre te filmiki, które obrażają, które ośmieszają które robią krzywdę dzieciom i nie daj Boże jeszcze samo dziecko odczuwa na własnej skórze, no to jest przerażające. Dlatego fajnie jest się interesować to, co się dzieje. I fajnie, jak rodzice wiedzą. I te blokady, teraz ja sama po sobie wiem, że są po coś. One nie mają tam skrzywdzić dziecka. Dziecko może się tam wiele razy obrazić, focha strzelić, ale to nie o to chodzi. Trzeba mu właśnie uświadomić. Słuchaj, jest to po to, żebyś ty Miał świadomość, że takie rzeczy się dzieją i mogą cię skrzywdzić. Hej, oboje jesteśmy nauczycielami, i mnie zawsze interesuje to, co tak naprawdę, gdybyś miała wybrać sobie taką jedną perełkę ze swojego zawodu nauczyciela, coś, co chowasz sobie w kieszeni i powoduje, że nadaje sens Twojej pracy. Co takiego byś mogła nam opowiedzieć z historii swojej pracy, co, tak wiesz, działa na ciebie emocjonalnie? Jakieś takie wiesz? Twoje satysfakcje nauczycielskie? No to jest takie coś, jak to szwagier. To sąsiad, pracują. I gdzieś tam, a słuchaj, a czy w szkole jeszcze uczy taka i taka pani? No, uczy, no bo mnie uczyła. Ona była taka fajna. I właśnie, jak ja słucham od ludzi, gdzieś tam się spotykamy, i słyszę, że ktoś mojego absolwenta ma gdzieś tam w zakładzie, gdzieś tam spotkał i zgadali się na mój temat, i to jest takie, i on. Przynosisz słuchaj naprawdę tak ciebie wychwalali, tak fajnie z tobą pracowali, i chcieliby, czy ty i się interesują to, co ty teraz robisz? Czy ty dalej siedzisz i uczysz, I, i chcieliby, żeby mój syn, moja córka właśnie była uczona przez to na nauczycieli, i to jest takie, no ja tak zawsze aj, tam, aj tam, ale to jest takie miłe, sympatyczne, bardzo fajne. Że robisz dobrze swoją robotę. Tak, tak. I najważniejsze. Ale wróćmy na chwilę do tego bezpieczeństwa. Jak, jaki jest wyznacznik sukcesu w edukacji na temat bezpieczeństwa w sieci w szkole? Bo teraz opowiedziałaś o tym, jak nam, nauczycielom, co nam sprawia przyjemność, ale konkretnie teraz, co jest wyznacznikiem tego, że udało Ci się Twoich uczniów nauczyć bezpiecznego posługiwania się internetem? Przeszkolenie siebie, uczestniczenie w tych szkoleniach, które właśnie odbywały się w ramach tego projektu. Te materiały, które były dostępne wspaniałe, naprawdę. Nie chcę tu cukrować. Chodzi o to, że one były takie przystępne, że ja zrozumiałam, co ja czytam i wiem, i mogę się identyfikować z tym. I właśnie ta świadomość, moja świadomość, że ma przełożenie na świadomość innych ludzi, i to nie chodzi o, o uczniów, ale to chodzi też właśnie o rodziców. Że odpisują rodzice, a dobrze, że pani mi to przysłała, bo ja tak coś podejrzewałem, że coś się z moim dzieckiem dzieje i to jest takie właśnie fajne. Albo nauczyciele wiesz, jakie fajne, bo to nie chodzi o to, żeby odbębić na godzinie wychowawczej, a bo nauczyciel nauczycielowi wiadomo, rzucił prezentację. Tylko wiesz, ile ja się dowiedziałam, wiesz, ile rzeczy zrobiła, a masz jeszcze coś. I na przykład właśnie ym, z tego może, co nie robiłam prezentacji, ale udostępniłam jakiś tam materiał, fajne rzeczy. To są fajne rzeczy, zrobione są fajnie. Idę na tych szkoleniach później i to nie są takie, bo ja wiele szkoleń. No nauczyciele zresztą, wiesz, nauczyciele dużo szkoleń przechodzą. ale najbardziej to są takie, z których ja coś wyniosę, z których ja wiem i ja mogę zastosować. I to jest, to jest taka naj, największa miara takich tych szkoleń. Takie obser ducha i właśnie takie przekazanie, to, co ja chcę wiedzieć i mogę później to wykorzystać w życiu własnym. No dobra, a teraz jest tak, że mamy końcówkę naszej rozmowy i możesz coś osobom, które nas oglądają, powiedzieć prosto do serca, od siebie. Możesz spojrzeć sobie w tamtą kamerę i powiedzieć do kolegi, koleżanki, nauczycielki coś, co tobie leży w sercu. Każdemu polecam próbowanie różnych rzeczy, próbowanie różnych projektów z uczniami. Nie bać się. Jeżeli ktoś czegoś nie spróbuje, to nie będzie wiedział, czy to mu się sprawdzi, czy nie sprawdzi. Trzeba spróbować. Trzeba spróbować pewnych nowych rzeczy. Czyli nauczyciele muszą się uczyć. Tak. Po prostu. Cały czas się uczymy, nie? Cały czas się uczymy. To co? Widzimy się w kolejnej edycji o Sehiro? Oczywiście. Ja tak? już teraz wiem i e, już mam pewne pomysły na następną edycję, tak więc na pewno będę. No to do zobaczenia. O Sehiro. No i nasza wizyta w Płocku dobiegła końca. Poznaliśmy Ole, która nie jest nauczycielką informatyki, ale zdaje sobie sprawę, jak ważna jest edukacja na temat bezpieczeństwa w internecie. Ja, w trakcie tej rozmowy, znalazłem mnóstwo inspiracji dla siebie. Mam nadzieję, że Wy również. Ciekaw jestem, kto czeka na nas w kolejnym punkcie mapy Osehiro Tour.